słowa, które za chwilę do Państwa wygłoszę, zrobię to także w imieniu burmistrza Grzegorza Nowosielskiego, który pozdrawia Państwa ze słonecznej, podobno, części Niemiec, gdzie musiał się udać w rodzinnych sprawach, ale także w imieniu burmistrza Adama Warpasa, który również pozdrawia serdecznie. Jak Państwo wiecie, miał bardzo poważny wypadek drogowy. Najważniejsze, że szybko wraca do zdrowia. Czcigodni księża, drodzy rolnicy, szanowni Państwo. Jest coś niezwykłego w tym prostym, symbolicznym, jakże wymownym geście dzielenia się chlebem z mieszkańcami swojej wspólnoty. Poczucie odpowiedzialności za sprawiedliwe gospodarzenie wspólnym dobrem i to poczucie wspólnotowości, o którym dziś mówimy, społeczeństwo obywatelskie, a które tak bliskie jest polskiej wiejskiej społeczności. Nie ma chyba piękniejszej tradycji niż ta, która nakazuje łamać się chlebem. Każdego roku podczas dożynek, dzieląc się chlebem z mieszkańcami, naszymi mieszkańcami, mam poczucie, że ten gest braterstwa, przyjaźni, chęci przyjścia z pomocą drugiemu człowiekowi, jak żaden inny, zbliża ludzi do siebie. Jest w nim szczerość i serdeczność, nawet przy takiej pogodzie jak dziś. Chyląc głowę przed pachnącym, wspaniałym wochtem chleba, który przynoszą dożynkowi starostowie, tak naprawdę oddajemy szacunek ciężkiej i uczciwej pracy rolnika. Ten chleb, niezwykły wynik współdziałania twórcy i człowieka, skłaniać nas powinien do pokory. Bo ta pokora wobec Boga, natury, ludzkiej ułomności jest wpisana w rolniczy trud. Pamiętam z dzieciństwa, gdy mijając pracujących w polu rolników, wołało się do nich: szczęść Boże w pracy. Odpowiadali wtedy: Panie Boże, zapłać. W tym pięknym zwyczaju była harmonia opatrzności i pracy. Tylko z tej harmonii, z naturą, miał szansę powstać owoc trwały i pożyteczny – chleb. Dziękuję Wam, drodzy rolnicy, za dobrą i uczciwą pracę, opartą na wartościach, które czynią człowieka lepszym, ufającym w to, że mądra, dobrze zorganizowana praca wspólna przynosi dobre efekty. Bawcie się i odpoczywajcie dzisiaj w poczuciu znakomicie wypełnionego obowiązku. Bo dzisiejsze święto jest tak naprawdę przede wszystkim Waszym świętem. To Wy jesteście jego najważniejszymi bohaterami i gośćmi. To Wasz najradośniejszy dzień w roku. Mimo tej pogody jestem przekonany, że będziemy się bawić bardzo, bardzo długo, radośnie i pogodnie. Bardzo serdecznie dziękuję. Wsi. Bardzo się cieszymy, że w tym roku właśnie Rybno ma przyjemność być gospodarzem naszych gminnych dożynek. Przez ostatnie lata nasza wieś rozwija się pięknie. Staje się coraz bardziej nowoczesna. Powstała kanalizacja, powstają nowe drogi, chodniki, boisko. Wiele ważnych i potrzebnych inwestycji realizowanych zostało w Rybnie poprzez ostatnie lata. Oh, my God.